Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Ostatnie przecieki sugerują, że nadchodząca gra GTA 6 może przyjąć mechanikę gry typu Play to Earn, w której gracze zarabiają kryptowaluty grając nową produkcję Rockstara. Chociaż mechanika rozgrywki GTA 6 i specyfika mikrotransakcji jest nieznana, obserwatorzy uważają, że gra może z łatwością zintegrować się z technologią blockchain. Członek Dumy Państwowej Anatol Aksakow powiedział, że rosyjski rząd nie planuje już uruchomienia własnej krajowej giełdy kryptowalut, a raczej skupi się na regulacjach wielu platform oferujących handel aktywami cyfrowymi. Giełda kryptowalut Binance mianowała Richarda Tenga na stanowiska lidera rynków regionalnych poza Stanami Zjednoczonymi. Teng będzie miał na celu zwiększenie obecności giełdy na rynkach globalnych i wzmocnienie pozycji Binance jako wiodącej platformy. Prokuratorzy federalni odrzucili wniosek Sama Bankmana o oddalenie postawionych mu zarzutów kryminalnych. Oskarżenie przeciwko Bankmanowi jest częścią kampanii przeciwko nielegalnym działalnościom finansowym giełdy FTX w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Każda subskrypcja, like i komentarz pomaga w rozwoju kanału. Jeśli szukasz bezpiecznego portfela do przechowywania swoich kryptowalut, na stronie keepk.pl z kodem CryptoCarol otrzymasz 10% rabatu przy zakupie swojego pierwszego portfela.